Mówienie o tym, że płyty winylowe wróciły, są cool i nadal zyskują na popularności, zapewne jest dziś już banałem. Ale nie wiem, czy wiecie, dzisiaj w roku 2024 sprzedaż czarnych płyt już dawno przewyższyła sprzedaż krążków CD, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia. Oczywiście dziś muzyki słucha się głównie ze streamingu, czy też z cyfrowych plików, a powrót do starej analogowej technologii wydaje się czymś niezwykłym lub swego rodzaju fanaberią. No bo wyłania się pytanie, dlaczego ludzie znów zaczynają kupować płyty winylowe, skoro dziś rodzi to sporo różnych problemów, no i dodatkowych wydatków. Czy chodzi tutaj tylko o modę, o legendarne analogowe brzmienie, czy też jeszcze o coś innego? W tym odcinku nie będziemy zbyt szczegółowo dociekać powodów tego dosyć osobliwego, również socjologicznego zjawiska. W tym odcinku chciałbym Wam spróbować doradzić, jak rozpocząć przygodę i jak przygotować sobie zaplecze do słuchania analogowych płyt i jakie czekają nas pułapki z tym związane. Oczywiście odcinek ten kieruje raczej do młodszych miłośników sprzętu audio, którzy dopiero co zaczęli kompletować sprzęt, ale mam nadzieję, że kilka porad przyda się również bardziej doświadczonym. Muszę też dodać, że poradnik ten jest przeznaczony dla miłośników domowego sprzętu audio, a nie na przykład dla DJ-ów. Doradzając Wam w tym temacie, zakładam, że macie już podstawową wiedzę na temat płyt, gramofonów, zasad ich działania, że wiecie o konieczności używania przedwzmacniaczy gramofonowych, czy też wejść w fono. Na moim kanale jest kilka odcinków poświęconych płytom i gramofonom. Jeśli ktoś jest zupełnie początkujący w temacie winyli, zanim obejrzycie ten materiał, no polecam zajrzeć do tych filmów. Linki macie na ekranie. A jeśli to już macie za sobą, to zaczynajmy. Na początek muszę niestety wylać kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy. Po pierwsze, prawdziwe i brane na poważnie obcowanie z płytami winylowymi może być drogie, a po drugie, dźwięk z winyla to nie zawsze to, co sobie wyobrażacie. O ile ten pierwszy argument wydaje się być zrozumiały, o tyle drugi już może budzić kontrowersje. Chodzi o to, że często mówi się, że dźwięk z winyli to uosobienie dźwięku analogowego, a ten z automatu bywa traktowany jako coś lepszego, magicznego, czegoś po prostu bardziej efektownego niż dźwięk ze źródeł cyfrowych. Niestety rzeczywistość bywa bardziej przyziemna, no i często okazuje się, że kiedy podejdziemy do tematu gramofonów i płyt winylowych zbyt powierzchownie, kierując się wyłącznie modą i trendami, no to może czekać nas duże rozczarowanie. Aby odkryć prawdziwe zalety brzmienia analogowego płyt, trzeba naprawdę się do tematu przyłożyć i zazwyczaj wydać na to sporo kasy oraz poświęcić temu czas. W ostatnich kilkunastu latach powstało sporo urządzeń, które nawiązują do mody na czarną płytę. Moda ta rozkwita wśród młodych ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z czarnymi krążkami. Na rynku pojawiły się nowe i tanie urządzenia, które obsługują fizyczny nośnik, jakim jest płyta winylowa. Czy taka droga może prowadzić do spełnienia audiofilskich marzeń o analogowym dźwięku naprawdę dobrej jakości? No raczej nie. To tylko droga do posiadania modnego sprzętu audio, do tego, żeby pochwalić się przed innymi, że słuchamy winyl. Mało to ma wspólnego z naprawdę analogowym dźwiękiem i magią winyla. Dlatego warto sobie zadać pytanie, zanim wydamy pieniądze, czy interesuje nas tylko posiadanie modnego gadżetu, który fajnie wygląda, oraz kolekcji modnych płyt, czy też naprawdę chodzi nam o to, aby słuchać muzyki z winyli z dobrą jakością. Jeśli odpowiesz sobie twierdząco na pierwszą część tego pytania, no to możesz już przestać oglądać ten film. Jeśli interesuje Cię naprawdę, jak osiągnąć dobrą analogową jakość dźwięku, zapraszam do oglądania jego kolejnej części. Pożegnaliśmy właśnie część widzów, która mam nadzieję zorientowała się, że tutaj nie usłyszy, jak podążać wyłącznie za winylową hipsterską modą i co trzeba kupić, żeby zabłysnąć przed kumplami. Pozostaliście Wy, czyli miłośnicy dobrego brzmienia, którzy są ciekawi, jak rozpocząć dźwiękową przygodę z gramofonami, płytami oraz innymi urządzeniami, które są niezbędne, aby móc położyć pierwszy czarny krążek na talerzu i zachwycić się muzyką z niego. Do tego niestety droga jest dosyć daleka i zawiła, choćby dlatego, że renesans czarnej płyty ma swoją ciemną stronę, nomen omen. Chodzi o to, że modę na gramofony sprytnie jak zwykle wykorzystują handlowcy. Zaczęli oni produkować proste i stosunkowo niedrogie playery, które można znaleźć w markecie, gdzieś pomiędzy tosterem a prostownicą do włosów. Mają one co prawda służyć do odtwarzania płyt winylowych i pewnie da się na nich jakoś to zrobić, ale szczerze odradzam takie zakupy, bo wyrzucicie pieniądze w błoto i dodatkowo możecie się zrazić do płyty winylowej. Dlatego unikamy takich wynalazków. Trzeba zapamiętać, że ceny normalnych gramofonów, czyli takich, o których możemy powiedzieć, że są sprzętem hi-fi, zaczynają się od około 1000 do 1500 zł. Gramofon będzie naszym pierwszym zakupem i pytanie, czy warto na niego wydać więcej niż te
1000-1500 zł. Oczywiście logiczne jest, że droższy gramofon będzie zazwyczaj lepszy, ale moim zdaniem nie warto wydawać na niego na początek jakichś bajońskich sum, bo gramofon wyższej klasy zmusi nas do kolejnych wydatków, no bo będziemy musieli zapewnić mu lepsze warunki pracy, czyli wyposażyć go w lepszą wkładkę, być może jakieś akcesoria antywibracyjne itd. Dlatego na początek kupmy jakiś solidny, ale niezbyt drogi gramofon. Ale czy iść w stronę automatycznych gramofonów, czy też takich całkowicie ręcznych? To zależy kto co woli, ale moim zdaniem warto kupić gramofon całkowicie ręczny, nie mający żadnej automatyki. Gramofon w pełni automatyczny lub półautomatyczny, bo takie też są, w tej samej cenie będzie miał zwykle nieco gorsze parametry. No i warto też zastanowić się, jaki rodzaj napędu wybrać, paskowy czy też bezpośredni. Napęd paskowy, czyli taki, gdzie talerz napędzany jest od silnika gumowym paskiem, jest kojarzony ze sprzętem najwyższej jakości, ale był on i jest nadal stosowany nawet w tańszych gramofonach, na przykład w gramofonach Projecta. Napęd bezpośredni to silnik umieszczony na osi talerza, no i czasem sam talerz też jest elementem silnika. Co lepsze, moim zdaniem oba rozwiązania mają wady i zalety, ale na początek nie przejmowałbym się zbytnio rodzajem napędu. Ja osobiście wolę napęd Direct Drive, czyli napęd bezpośredni, ze względu choćby na jego bezobsługowość oraz lepszą stabilność obrotów mimo zastosowania lżejszego talerza. Jest jeszcze jeden rodzaj napędu talerza, napęd rolkowy, zwany też idlerowym. Tutaj elementem przenoszącym obroty są rolki pomiędzy silnikiem i obrzeżem talerza. Tego już historycznego rodzaju napędu nie polecam, ze względu na niską precyzję i przenoszenie drgań silnika na igłę. Po prostu unikajcie takich gramofonów. O konkretnych modelach gramofonów pogadamy sobie pod koniec odcinka, a na razie przejdźmy do tematu wkładek gramofonowych. Wybór wkładki gramofonowej to kolejny ważny moment w kompletowaniu naszego zestawu. Jak niektórzy z Was już wiedzą, mamy dwie główne odmiany wkładek gramofonowych. Są to wkładki typu MM, czyli Moving Magnet, oraz MC, czyli Moving Coil. Te pierwsze mają ruchomy trzpień magnetyczny, poruszający się w nieruchomych cewkach. Wkładki MC z kolei mają ruchome cewki, dzięki czemu masa układu drgającego jest niższa, co pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów. Niestety wkładki typu MC są również z reguły droższe, mają sygnał wyjściowy o niższym poziomie, a także nie pozwalają na wymianę igły we wkładce. Sama igła we wkładkach MC co prawda jest elementem wymiennym, ale nie zrobimy tego sami. Niektórzy producenci oferują taką usługę, ale z tego co wiem nie jest ona tania i to się po prostu nie opłaca. Wkładki MM są tańsze, prostsze konstrukcyjnie i oferują większe napięcie sygnału, a poza tym można w nich wymieniać igły, co może zaoszczędzić sporych wydatków. A jakie są różnice dźwięków obu rodzajach wkładek? Dawniej wkładki MC przy odpowiedniej implementacji były znacznie lepsze brzmieniowo od tańszych MM, ale dziś nie jest to już taką ścisłą regułą. Dzisiaj produkowane są już naprawdę dobre wkładki MM i nie ma już tak dużych różnic w brzmieniu jak kiedyś. Ogólnie mówiąc, wkładki MC oferują dźwięk trochę bardziej szczegółowy i przechylony w stronę wysokich częstotliwości, natomiast dobre wkładki MM to dźwięk bardziej masywny, dynamiczny, dobrze prezentujący wokale, no i czasem wcale nie gorszy niż ten, który oferują wkładki typu MC. Dlatego też na początek przygody z winylami polecam Wam zakup w miarę dobrej wkładki typu MM, aby zaoszczędzić sobie problemów, na przykład z dodatkowym przedwzmacniaczem, niską impedancją wyjściową oraz brakiem możliwości wymiany igły. Większość prostych przedwzmacniaczy gramofonowych oraz wzmacniaczy zintegrowanych ma opcję tylko dla wkładek typu MM, co upraszcza nam sprawę. Czasem mówi się, że tor audio jest tak dobry, jak jego najsłabszy element. Dlatego zadbajmy o to, aby w naszym systemie do słuchania winyli znalazł się też przyzwoity przedwzmacniacz gramofonowy. O jego działaniu nie będę tutaj dużo mówił, w skrócie powiem tylko, że jego rolą jest odtworzenie naturalnej charakterystyki częstotliwościowej odtwarzanej płyty, czyli silne wzmocnienie tonów niskich i mocne stłumienie tonów wysokich, zgodnie z charakterystyką RIAA. No i oczywiście również podniesienie nieco poziomu sygnału. Oczywiście, jak się domyślacie, preamp taki niestety wpływa na brzmienie i na pewno chcielibyśmy, aby wpływał on na nie pozytywnie. Dlatego też powinniśmy zwrócić uwagę na jego jakość. We wzmacniaczach zintegrowanych, czasem w gramofonach, a także w przedwzmacniaczach uniwersalnych montuje się takie preampy, czyli mają one wejścia w fono, czasem nawet wzbogacone o przełącznik dla wkładki typu MC. Ale na rynku sprzętu audio spotykamy także oczywiście osobne urządzenia spełniające rolę preampu RIAA i tutaj polecam
polecam takie rozwiązanie. Owszem, jeśli uważacie, że wejście Phono w waszym wzmacniaczu sprawdza się i podoba wam się jego działanie, no to nie mam uwag. Zdarzają się wzmacniacze z bardzo dobrymi przedwzmacniaczami tego typu, ale moim zdaniem bezpieczniej kupić sobie osobny moduł, zwłaszcza, że jego cena nie jest jakaś przerażająca, oczywiście dla tych prostszych modeli. Preamp taki często ma dodatkowo kilka przydatnych funkcji, jak na przykład regulację poziomu sygnału, przełącznik impedancji wejściowej oraz pojemności obciążenia itd. Warto powiedzieć też coś o samych płytach winylowych, bo w tym temacie też niestety nie jest tak prosto. Ale zanim zacznę, nawiążę trochę do dawnych lat i płyt CD. Kiedy ukazały się one na rynku audio, wydawało się, że będą absolutną rewolucją i zmiotą wszystko inne z rynku konsumenckiego audio. Na początku trochę tak właśnie wyglądało. Nawet u mnie kolekcja winyli powędrowała wtedy do Pawlacza. Oczywiście u nas w Polsce nastąpiło to z kilkuletnim opóźnieniem w stosunku do zachodu, ale właśnie tak było. Na okładkach płyt CD można było znaleźć pewne oznaczenie składające się z trzech liter. Jeśli płyta była opisana jako AAD, znaczyło to, że proces nagrywania utworów był w domenie analogowej. Ślady w studiu pisane były na wielościeżkowym magnetofonie analogowym. To była pierwsza litera A. Również mix i mastering były robione na urządzeniach analogowych. To była druga litera A. Trzecia litera, czyli D, oznaczała oczywiście, że już proces przygotowania materiału na płytę CD był wykonywany w domenie cyfrowej. Tutaj zawsze dla takiej płyty ostatnia litera to było D, czyli Digital. Były też płyty oznaczone jako ADD oraz z trzema literkami D, które były nagrane i wyprodukowane całkowicie cyfrowo. Płyty tak oznaczone były znacznie droższe niż inne oraz bardziej poszukiwane. Wtedy wszystkim, również mnie, wydawało się, że całkowicie cyfrowy proces zapewniał absolutnie nienaganną jakość dźwięku. Rzeczywistość niestety szybko zweryfikowała nasze przypuszczenia, ale ciekawe jest, dlaczego wtedy tak myślano. Otóż wydaje mi się, no mówię tutaj na podstawie własnych doświadczeń, że po tylu latach walki z szumem analogowych taśm oraz trzaskami płyt, no zmęczeni tą walką, z ulgą przyjęliśmy czystość i dużą dynamikę dźwięku cyfrowego z płyt CD, a także, a może przede wszystkim, łatwość kopiowania takich materiałów bez straty jakości. Po jakimś czasie okazało się, że technika cyfrowa potrafi znacznie więcej, na przykład potrafi kompresować dźwięk do formatu MP3 i dla cyfrowego dźwięku, czy też dla odtwarzania dźwięku w ogóle przyszły znowu trudne czasy. Skompresowane i często fatalnie brzmiące nagrania w formacie MP3 dzięki internetowi zalały nas ze wszystkich stron, często ściągane z pirackich stron www, no i trochę przestaliśmy panować nad jakością cyfrowego dźwięku, ale z drugiej strony umożliwiało to dostęp do ogromnej liczby nagrań, które do tej pory były poza naszym zasięgiem, bo nie każdego było stać na drogie wtedy wydawnictwa na płytach CD, zwłaszcza u nas. No muszę się przyznać, że sam tak robiłem, ale zawsze jakoś próbowałem oddzielić słuchanie MP3-ek od prawdziwego odsłuchu muzyki na domowym sprzęcie audio. Mówiąc inaczej, MP3-ek słuchałem na komputerze, aby poznać ich zawartość muzyczną, a prawdziwy odsłuch był z płyt CD, oczywiście z tych, na które mnie było stać, lub jeszcze wtedy z dobrego magnetofonu kasetowego. Potem wpadłem na pomysł, aby kupić sobie magnetofon DAT i zgrywałem po cyfrze pożyczone płyty CD, aby słuchać potem z dobrą jakością. Ale trochę odszedłem od tematu. Do czego zmierzam? Otóż na szczęście epoka MP3-ek wreszcie powoli przeminęła. Powstawały serwisy streamingowe, a coraz większa pojemność twardych dysków pozwalała na gromadzenie cyfrowych plików audio w postaci bezstratnej w takich formatach jak FLAC, WAVE czy potem DSD. W związku z tym jakość cyfrowego dźwięku zaczęła się ponownie poprawiać. Ale niektórzy bardzo długo tkwili w świecie formatu MP3, no i dla nich bardzo ciekawy i fascynujący stał się powrót do płyt winylowych, które bardzo kojarzyły się wszystkim z tak zwanym dźwiękiem analogowym oraz wydawały się ciekawą alternatywą dla formatów cyfrowych. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych nieszczęsnych MP3-ek. Dźwięk formatu MP3 jest dosyć specyficzny i daje pozory dobrej jakości. Mówię tutaj o plikach o bitrate'cie 128 kilobitów na sekundę, bo takich było wtedy najwięcej. Pozornie muzyka w tym formacie brzmi zadowalająco, ale tylko do momentu, kiedy posłuchamy sobie tych samych nagrań z płyty CD lub właśnie z winyla. Różnica jest naprawdę ogromna. W nagraniach nie ma tej szorstkości, niepokoju w zakresie wyższej częstotliwości, wokale, blachy i pogłosy są pozbawione artefaktów, no i brzmią bardzo gładko, po prostu jest zupełnie inaczej. Jeśli ktoś przez wiele lat obcował z nagraniami w formacie MP3, to po usłyszeniu tych samych utworów z winyla na jakimś przyzwoitym gramofonie z dobrą wkładką, no był zapewne zauroczony. I tutaj właśnie po trochę przydługim wstępie wracam do tematu samych płyt winylowych. Trzeba powiedzieć, że płyty winylowe, jakie dzisiaj możemy kupić, dzielą się na kilka grup.
Pierwszą grupą są tak zwane płyty ze starych tłoczeń. Są to po prostu płyty nagrane, wyprodukowane oraz wytłoczone w dawnych latach, wtedy kiedy nie istniała jeszcze technika cyfrowa w studiach nagraniowych lub były to dopiero jej początki. Takie płyty moglibyśmy zaznaczyć trzema literkami A, zgodnie z terminologią dla płyt CD, czyli płyty takie zostały nagrane, zmiksowane oraz zmasterowane całkowicie w domenie analogowej. Ale takich płyt jest coraz mniej i są one poszukiwane oraz drogie. Drugą grupą są płyty, które zawierają również stare nagrania, ale same płyty zostały wydane i wyprodukowane współcześnie. W zasadzie nie różnią się one bardzo od tych oryginałów sprzed kilkudziesięciu lat, bo zostały nagrane analogowo, ale nierzadko proces masteringu został powtórzony i wykonany już w domenie cyfrowej. Czy taka płyta jest jakaś gorsza od tej oryginalnej? Otóż w zasadzie nie. Proces masteringu dla płyty winylowej jest wymuszony przez pewne techniczne wymagania odnośnie samej produkcji oraz nacinania płyty. Na przykład basy częstotliwości niskie powinny być przetworzone na mono, bo inaczej płyta może się nie nadawać do odtworzenia. Również zawartość wysokich częstotliwości o dużym poziomie musi zostać ograniczona, no bo nie zostanie to dobrze odzwierciedlone w procesie nacinania matrycy płyty. Takich zasad jest więcej i to właśnie one między innymi powodują specyficzne brzmienie winylowych krążków. Czasem nagrania brzmią zupełnie inaczej niż te w formatach cyfrowych. No i wreszcie nagrania współczesne, które są wydawane na winylach. Dziś oczywiście nikt już nie nagrywa śladów w studiu na analogowych magnetofonach wielościeżkowych. Nagrywa się wszystko do komputera, czyli cyfrowo. Również proces masteringu, który co prawda przygotowuje materiał do analogowej wycinarki, też jest wykonywany w domenie cyfrowej. Taką płytę moglibyśmy oznaczyć jako DDA. Owszem, zdarzają się wydawnictwa, które są produkowane na podstawie starych, oryginalnych, analogowych, studyjnych taśm matek, zawierających oryginalny, zmasterowany materiał. No i czasem nawet takie taśmy bywają w formacie taśm półcalowych z szerokimi śladami, co polepsza dynamikę, ale takie cuda zdarzają się już coraz rzadziej. Na szczęście, niezależnie od tego, czy mamy płytę z trzema literkami A, czy też DDA, są one nadal nośnikiem analogowym i będą miały specyficzne brzmienie nie dlatego, że są całkowicie analogowe i nietknięte techniką cyfrową, a właśnie dlatego, że muszą przejść przez pewien specyficzny rodzaj masteringu. Tutaj oczywiście puryści się oburzą i być może pogrożą mi pięścią, no i będą mieli trochę racji, bo dzisiejsze płyty winylowe prezentują nierówny poziom jakościowy. Wiele współczesnych wydawnictw płytowych traktuje wydawanie muzyki na winylu jako maszynkę do zarabiania pieniędzy, nie dbając o ich jakość. Na szczęście po drodze mamy jeszcze tłocznie płyt, które zwykle nie należą do wytwórni płytowej i dbają one o jakość dostarczonego materiału. Choć tutaj zdarzają się płyty, które od nowości potrafią mocno szumieć, trzeszczeć albo są po prostu krzywe. Z drugiej strony wydawane są świetnie brzmiące płyty dla audiofilii, wydawane właśnie ze starych analogowych półcalowych masterów w pięknych okładkach i wykonanych na ulepszonych współcześnie nacinarkach oraz dodatkowo tłoczone w nowoczesnym winylu, takim drobnoziarnistym. Często takie płyty są nieco grubsze i cięższe, ważą 180 gramów. Takie płyty są nawet czasem lepsze technicznie od starych oryginalnych wydawnictw sprzed 40 czy 50 lat, kiedy było to nieosiągalne. Ale trzeba też dodać, że samo kolekcjonowanie winyli dzisiaj może być kosztowne. Ceny płyt, zwłaszcza tych lepszych, są dosyć wysokie. Zaczynają się od jakichś 150 zł, a kończą nawet w okolicach 1000 zł za dobre dwupłytowe, unikalne wydawnictwo. Zatem gromadzenie pokaźnej kolekcji ulubionych nagrań może trochę potrwać, jeśli nie dysponujemy grubym portfelem. Oczywiście można próbować szukać tańszych okazji. Pamiętajmy jednak, że płyta winylowa to nośnik analogowy, no i może być ona zniszczona, szumiąca i może przeskakiwać. Czy jest nam jeszcze coś potrzebne do odtwarzania winylowych płyt? No podstawowe rzeczy już chyba mamy, ale przyda się jeszcze kilka gadżetów. Na przykład szczotka do czyszczenia płyt, waga do ustawiania nacisku igły na płytę oraz szablon do ustawiania wkładki w headshellu. To nie są drogie rzeczy i warto sobie je kupić. No ustawianie wkładki za pomocą szablonu omawiałem w jednym z odcinków na tym kanale. Nie będę się za tym powtarzał. Był to chyba odcinek o Technixie, tym nowym 1210 MK7. No to podsumujmy sobie, co do tej pory ustaliliśmy. Gramofon kupujemy na początek taki w cenie około 1000-1500 zł. Jakie modele mógłbym polecić? No mogę wam powiedzieć, co ja na przykład kiedyś wybrałem. Mam gramofon Audio-Technica ATLP120, mieszczący się w tym zakresie cenowym. Jest to gramofon całkowicie ręczny, ma wbudowany preamp, ma napęd bezpośredni i dość dobre ramię. Jestem z niego zadowolony. Miałem też przez jakiś czas gramofon Project T1 z napędem paskowym, też z preampem RIAA na pokładzie i ten też mogę wam polecić.
polecić. Oczywiście, jeśli dysponujecie wyższym budżetem, no to możecie skusić się na legendarnego Technicsa 1210 lub model SL1500, ale to już znacznie większy wydatek. Trzymajcie się gramofonów znanych firm i raczej nie polecam gramofonów vintage, czyli starych, lub też starych gramofonów Unitry, choć niektóre z nich wcale nie były takie złe. Lepiej kupić gramofon nowy, no chyba, że ktoś potrafi sobie coś takiego zreperować. Dalej wkładka. Na początek trzymajmy się wkładek typu MM, bo mniej z nimi kłopotów, a grają całkiem dobrze. Tutaj też trzymamy się wyrobów firmowych. Jeśli spytalibyście mnie, no to ja lubię wkładki Grado. Wkładki Audio-Techniki też nie są złe, a są tanie. Nie lubię natomiast wkładek Ortofona. Oczywiście to tylko moje zdanie. Na wkładkę proponuję wydać nie więcej niż połowę ceny gramofonu, czyli gdzieś około 700 zł. Dalej preamp gramofonowy. No można używać preampu zamontowanego we wzmacniaczu lub w gramofonie, jeśli macie takowy i jego brzmienie Wam wystarcza, ale polecam kupić osobny przedwzmacniacz gramofonowy. Ich ceny zaczynają się już od około 150 zł, ale razy kupić taki w cenie około 300 do 500 zł. Ja używam jako preampu gramofonowego przedwzmacniacza firmy Laxman modelu C120A. Jest to przedwzmacniacz uniwersalny, używam tylko jego wejścia Fono. To też jest jakieś rozwiązanie. Niektóre przedwzmacniacze mają na pokładzie bardzo dobre preampy RIA i można to po prostu wykorzystać. Jako osobne urządzenia gorąco polecam produkty Projecta. Im droższy, tym lepszy, ale nawet te tańsze są bardzo dobre. Można sobie oczywiście też zmontować mój projekt przedwzmacniacza lampowego RS-RIAA, który opisywałem na tym kanale. No, link do niego macie na ekranie. A jakie płyty kupować, no to już mówiłem. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że gramofon jako przetwornik mechaniczny no, trzeba izolować od drgań i nie umieszczać go na przykład na tym samym meblu, na którym stoją głośniki, no bo cały system będzie się sprzęgał na niskich częstotliwościach. Czasem można oglądać w katalogach takie zgrabne zestawy, gdzie gramofon jest prawie przyklejony do kolumn, no w praktyce to nie zadziała. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiecie, jak rozpocząć przygodę z winylami, od czego zacząć, co kupić i jak nie wydać na to majątku. Na koniec jeszcze kilka słów o samym brzmieniu płyt winylowych. Czy rzeczywiście jest ono tak magiczne i czy jest lepsze od cyfrowego? No moim zdaniem nie jest ono ani lepsze, ani gorsze. Jest po prostu inne. Natomiast jeśli posłuchamy sobie dobrego winyla na dobrym gramofonie i na dobrze skonfigurowanym systemie audio, to naprawdę można poczuć tę magię analogowego dźwięku, zwłaszcza w nagraniach, które znamy z wersji cyfrowych. Jest jeszcze inna sprawa. No kiedy słuchamy ulubionych nagrań na przykład z serwisu Tidal czy Spotify, no klikamy myszką i dźwięk się pojawia. Natomiast aby posłuchać tego samego nagrania z czarnego krążka, no trzeba go najpierw kupić, wyjąć płytę z koperty, nie sposób zerknąć na jej okładkę, położyć płytę na talerzu i tak dalej. No jest to coś, co dodatkowo angażuje nasze zmysły i dodaje uroku samemu słuchaniu, przynajmniej dla mnie. Nawet sam proces szukania ulubionej płyty i jej kupowania jest czasem ciekawy. Na różnorakich giełdach płytowych można spotkać innych melomanów, no i na przykład pogadać sobie z nimi o płytach czy o sprzęcie. W zasadzie każda taka kupiona płyta ma wtedy swoją historię. Niedawno byłem na jednej z takich giełd i chcąc sobie kupić płytę, musiałem wypłacić pieniądze z bankomatu w centrum handlowym. No bankomat przyjął mi kartę, przyjął pisanie PIN-u, ale nie wypłacił mi gotówki. No trochę się zmartwiłem, ale okazało się, że bankomat był uszkodzony i na szczęście nie zaliczył mi tej transakcji, ale od tamtej pory będę kojarzył to zdarzenie z płytą The Wall grupy Pink Floyd, której jak się okazało jeszcze nigdy nie miałem wersji winylowej, którą kupiłem zaraz po tym zdarzeniu. No mam nadzieję, że pomogłem Wam jakoś w temacie winyli, a być może także kogoś zachęciłem do tego, aby wszedł w świat analogowego dźwięku i czarnych płyt, które czasem bywają kolorowe. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.